Dzień dobry, witam Państwa serdecznie po dłuższej przerwie. Korzystając z okazji, że spotkamy się pierwszy raz w nowym roku, składam w imieniu całego naszego zespołu najserdeczniejsze życzenia wytrwania z nami przez najbliższy rok. Szanowni Państwo, dosyć dużo wpłynęło pytań w tym okresie międzyświątecznym, natomiast też otrzymaliśmy informację, że tych pytań omawiamy, czy staramy się omawiać czasami zbyt dużo na jednym spotkaniu i takie były Państwa sugestie, aby je jednak rozłożyć góra do 6-7 pytań, a nie 12-13, jak to miało miejsce w czasie poprzednich naszych spotkań. Analogicznie do poprzednich webinariów, tryb zadawania pytań został uruchomiony. Gdzieś tam też oczywiście mam słuchawki, także gdybyście Państwo chcieli zadawać pytania, to bardzo proszę, albo za pomocą czatu, albo bezpośrednio proszę za pomocą mikrofonu. Dzisiaj w związku z tymi Państwa sugestiami mamy tylko 7 najciekawszych pytań. Może jedno nie jest nawet pytaniem, ale taką informacją dotyczącą pojawienia się planu kontroli sektorowych w Urzędu Ochrony Danych Osobowych w naszym nowym roku 2020. Także też chciałbym Państwu przybliżyć trochę tą tematykę. Pozostałe rzeczywiście są już takimi typowymi pytaniami, które często Państwo zadajecie. Jeżeli jakieś pytania są, to tak jak zwykle proszę przerywać, proszę je zadawać w trakcie. Jeżeli nie, to oczywiście na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania również jeszcze będę na te pytania dodatkowe czekał. A jak nie ma w tej chwili żadnych spraw organizacyjnych, to przechodzimy do pytania pierwszego, czyli naszych planowanych kontroli sektorowych na rok 2020. W dniu 2 stycznia, czyli proszę zwrócić uwagę, że o wiele szybciej aniżeli w roku ubiegłym, pojawił się plan kontroli sektorowych na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jakby co to, oczywiście zachęcam Państwa do zapoznania się z tym planem. Natomiast jeżeli chodzi o same tematy, czy podmioty, czy działy, które podlegają, czy mają podlegać tym kontrolom sektorowym, to proszę zwrócić uwagę, że ten nasz pierwszy temat kontroli, czyli organy przetwarzające dane osobowe w systemie informacji Schengen i wizowym systemie informacji, dobrze ja to tak, wizowy system informacyjny, tak to się prawidłowo nazywa, czyli organami, które będą podlegały kontroli, będą, szanowni Państwo, konsulaty i organy administracji skarbowej. Czyli można powiedzieć, że tematyka jakby nas nie dotyczy i omija. Natomiast warto zwrócić uwagę, że ten temat powtarza się już kolejny rok. Był on również wpisany w planie kontroli sektorowych na rok 2019. Kolejnym tematem kontroli sektorowych mają być banki. A dokładnie, szanowni Państwo, banki w zakresie kserowania dokumentów tożsamości. Pamiętacie Państwo, rozmawialiśmy o podstawach, które umożliwiają wykonanie kopii dowodu osobistego. Pamiętacie Państwo nową ustawę, która zaczęła obowiązywać już jakiś czas temu, jeżeli chodzi o wykonywanie duplikatów i kserokopii i kopii, jakim warunkom one powinny odpowiadać. Pamiętacie Państwo, jak rozmawialiśmy o tym, że banki powołują się na prawo bankowe, które zobowiązuje je do nawet dokładnego ustalenia tożsamości osób, które no wchodzą w jakieś tam, powiedzmy, relacje prawa bankowego, czy też chodzi o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy, czy też chodzi o zakładanie kont i wyłudzanie pieniędzy na skradzione tożsamości. Także to jest ten temat, który rzeczywiście ma zostać w tym roku objęty. Może to dobrze, bo rzeczywiście te pytania dotyczące, kto może i kiedy kserować nasze dowody tożsamości, pojawiają się dosyć często. No i ciekawy temat trzeci, który się pojawia, podmioty korzystające z systemu zdalnego czytu wodomierzy. Oczywiście ta tematyka dotyczy również naszych ukochanych klientów, bo wiemy, że akurat w przypadku dwóch podmiotów, które realizują takie usługi, w
Wprowadzono w zeszłym roku rzeczywiście system zdalnego odczytu wodomierzy. Czy to dobre rozwiązanie, czy to złe rozwiązanie, ten automatyczny system odczytu wodomierzy, to jest może inna jakby bajka, natomiast rzeczywiście ten automatyczny odczyt sam sobie nie dotyczy danych osobowych. Natomiast w połączeniu w systemie informatycznym, który już będzie numer wodomierza porównywał z kątem osoby, z którą została podpisana umowa na dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, już tak, już wtedy będzie dochodziło do przetwarzania danych osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych motywuje ten akurat temat kontroli, pozwolę sobie zacytować, z uwagi na coraz częściej pojawiające się zagrożenia, naruszenia przepisów ochrony danych osobowych w sektorze zdalnego odczytu wodomierzy. Być może rzeczywiście, szanowni Państwo, ludzie zaczynają takie wątpliwości mieć, ale nie jest to jedyny temat, który może dotykać mieszkańców. Zwróćmy uwagę na wspólnoty mieszkaniowe i na systemy informatyczne służące do rozliczania kosztów czy partycypowania w kosztach utrzymania wspólnoty. Rzeczywiście coraz więcej zarządców korzysta z systemów informatycznych, które pozwalają na założenie konta mieszkańcowi, a mieszkańcowi pozwalają na logowanie się i dostęp do swojego konta, swoich opłat, swoich zaległości czy innych informacji. Na przykład w jednej ze wspólnot, akurat z tego co pamiętam, również jest dostęp do głosowania nad uchwałami podejmowanymi przez zarząd wspólnoty. Zatem są to rozwiązania nowoczesne, ale rzeczywiście zaczynają mieć jakieś znaczenie, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych po tej swojej reformie, którą, jak Państwo pamiętacie, też już jakiś czas temu przeprowadził, zmiana w strukturze, zmiana w podziale na departamenty, zaowocowała również tym, że mamy większą liczbę osób, które pozostają do naszej dyspozycji jako do inspektorów ochrony danych, bądź też osób, których dane dotyczą. Chodzi o infolinię. Wydłużono pracę infolinii Urzędu Ochrony Danych Osobowych o całą godzinę, także mamy już infolinię czynną od godziny 10 do 14. To przynajmniej z ostatnich informacji, jakie znalazłem na stronie internetowej urzędu. Zatem, Szanowni Państwo, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o kontrole sektorowe, możemy się w tym roku nie obawiać żadnych kontroli, patrząc oczywiście przekrojowo na naszą współpracę, na naszych kontrahentów. Niemniej jednak przypominam Państwu przynajmniej te informacje, które przekazywałem na jednym z ostatnich spotkań. Mimo wszystko więcej jest kontroli doraźnych, które, jak Państwo pamiętacie, są zawsze inicjowane przez osoby, które dane dotyczą, a które uważają, że w jakiś sposób ich dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, czyli mówiąc najprościej, chodzi o zgłoszenia skarg do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Rzeczywiście większość kontroli odbywa się w tym trybie. Drugie pytanie w dniu dzisiejszym, i oczywiście jeżeli są pytania do tego pierwszego zagadnienia, to bardzo proszę, natomiast jeżeli nie ma, to przechodzimy do drugiego, najciekawszego moim zdaniem w dniu dzisiejszym pytania. Chodzi oczywiście o opublikowanie monitoringu, czy zapisu z monitoringu wizyjnego w jednym z apartamentowców, na którym to zapisie pojawił się prezes PiS. No i oczywiście rozpętała się wielka afera medialna, że Urząd Ochrony Danych Osobowych jest polityczny i momentalnie zajęto się sprawą wykorzystania zapisu monitoringu wizyjnego ze względu na wizerunek osoby właśnie prezesa Kaczyńskiego. To jest między innymi taka krótka zajeweczka, która pojawiła się na stronach Polityki. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajął się i to błyskawicznie sprawą udostępnienia dziennikarzom Gazety Wyborczej nagrań z monitoringu w apartamentowcu przy ulicy Szucha, w którym mieszka prezes Trybunału Konstytucyjnego. Szanowni Państwo, ciekawe pytanie. Tak jak wspominałem na już niejednym z naszych spotkań, rzeczywiście ochrona danych osobowych może mieć też podłoże polityczne.
Tak jak mówiłem Państwu, że skargi mogą być związane z naszą konkurencją, albo składane przez naszą konkurencję, albo dotyczyć naszej działalności, albo naszej relacji z pracownikiem jako pracodawcy, a więc również niezadowolenia naszych pracowników z zasad ochrony danych osobowych, które wdrożyliśmy do życia. Natomiast jeżeli chodzi o sam monitoring i jego wykorzystanie, no to Szanowni Państwo, pamiętajmy o tym, że również monitoring musi być, czy dane zbierane za pomocą monitoringu muszą być przetwarzane zgodnie z prawem. Pamiętacie Państwo, jakie są przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych, jeżeli chodzi o zapis monitoringu? Zgadza się. Tak naprawdę są to trzy podstawowe akty prawne, które możemy sobie przyporządkować w zależności od tego, jakim podmiotem jesteśmy. Jeżeli chodzi o artykuł 22 z dwójeczką, monitoring, to jest nic innego jak kodeks pracy. Czyli rzeczywiście mamy informację, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia itd., pracodawca może wprowadzić monitoring, czyli mamy kodeks pracy. Mamy artykuł 9a, to jest akurat ustawa o samorządzie terytorialnym, dokładnie o samorządzie gminnym, że gmina w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony itd. może stosować środki techniczne umożliwiające rejestrację obrazu, a więc monitoring. I artykuł 108a, prawo oświatowe. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia itd., dyrektor szkoły może zdecydować o wprowadzeniu w szkole monitoringu. Tutaj też oczywiście zaraz może się pojawić pytanie, więc postaram się je uprzedzić. Wyraźnie w prawie oświatowym zostało wskazane, że dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę lub placówkę oraz po przeprowadzeniu konsultacji itd., może wprowadzić szczególny nadzór. Decyzję podejmuje dyrektor. Może nawet nie podejmuje dyrektor decyzji, ale inicjuje temat samego monitoringu wizyjnego. Natomiast oczywiście sama decyzja dotycząca tego, czy monitoring będzie funkcjonował, czy też nie, jest uzależniona od uzyskania pozytywnej opinii organu prowadzącego, no i oczywiście wymaga przeprowadzenia uzgodnień z organami szkoły. I pamiętajmy o tym, że mimo, że to dyrektor inicjuje temat wdrożenia czy wykorzystania monitoringu w szkole, to administratorem danych osobowych pozostaje szkoła lub placówka oświatowa, w zależności od tego oczywiście, o kim mówimy, ale to już tak marginalizując. Także to są te trzy nasze akty prawa, które de facto wprost stanowią przepis szczególny dotyczący możliwości stosowania monitoringu. Ale wracając do naszego poprzedniego slajdu, tak naprawdę jaką tu mamy podstawę prawną? Czy jest tu jakiś przepis szczególny, który na to pozwala? Mówimy o apartamentowcu. Zatem nie jest to wykorzystanie monitoringów do ochrony pracowników. Nie jest to placówka oświatowa i nie jest to również obszar publiczny, którym nadzoruje w tym wypadku, załóżmy, gmina. Zatem tutaj mamy zupełnie inną przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych. Uzasadniony interes prawny administratora danych. W tym momencie należy rozważyć, kto jest tak naprawdę właścicielem obiektu, kto wynajmuje te apartamenty, czy też jest to wspólnota, czy mamy do czynienia z właścicielem, który wynajmuje tylko te apartamenty. Jeżeli system monitoringu wizyjnego należy do niego, do tego właściciela, to w tym wypadku to będzie jego uzasadniony interes prawny. I najprawdopodobniej tak właśnie jest. Gdyby to była natomiast wspólnota, to wspólnota byłaby administratorem danych osobowych, która byłaby władna podjąć decyzję, uchwałę o tym, aby stosować monitoring wizyjny w uzasadnionym interesie prawnym. A tak naprawdę chodzi tutaj o ochronę przed wandalizmem, przed zapobieganiem przestępczości polegającej chociażby na włamaniach, kradzieży itd. Wiadomo, że kamery odstraszają, może nie wszystkich i do końca, może nie jest to idealny pomysł na zapobieganie wszelkiej przestępczości, natomiast zawsze kamery działają prewencyjnie i o tym też powinniśmy pamiętać. No w tej sytuacji, ktokolwiek by nie był administratorem danych osobowych, no to przekazał nagranie monitoringu dziennikarzom. Owszem, ktoś znowu powie, że dziennikarze nie podlegają bezpośrednio przepisom RODO. Tak, można powiedzieć,
generalizując, jak najbardziej. Natomiast w tym wypadku, jeżeli nastąpiło powierzenie przetwarzania danych, gdybyśmy założyli, że interes administratora danych polegał na tym, aby przekazać dziennikarzom nagranie wizerunku, bądź też nastąpiło nieuprawnione ujawnienie, no to mamy nic innego jak informację o tym, że jest to naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Czyli tak naprawdę doszło do naruszenia. A w związku z tym, że doszło do naruszenia, jeżeli zostało zgłoszone takowe naruszenie, to prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych musiał się nim zająć. I to błyskawicznie. Być może ta błyskawiczność wynika rzeczywiście z faktu, o jaką osobę chodzi, której wizerunek został uwieczniony na tym nagraniu. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że do naruszenia doszło. Chyba że administrator mógłby przedstawić pisemną umowę powierzenia przetwarzania danych z gazetą wyborczą, która przetwarza dane na jego polecenie. Ale w tym wypadku ujawnienie tych danych musiałoby się wiązać wcześniej ze spełnieniem obowiązku informacyjnego, o którym mowa w artykule 13 ust. 1 i 2 RODO, czyli tak naprawdę na drzwiach, gdzieś powiedzmy, gdzieś tutaj chyba tak byłoby to wejście, powinna pojawić się informacja o tym, że dane osobowe w postaci wizerunku będą przekazane dziennikarzom różnych mediów, może to być Gazeta Wyborcza, może to być Radio RMF FM, może to być TVN, czy Telewizja Polska, może by tego nawet nie publikowała, ale nieważne. Czyli informacja o odbiorcach powinna zostać bezpośrednio podana jako obowiązek informacyjny. Zatem, gdyby pan prezes Kaczyński, wiedząc, że jego wizerunek może zostać przekazany do Gazety Wyborczej, mógłby zdecydować o tym, że nie wchodzi do tego apartamentowca. Zatem na pewno zarzut taki został postawiony temu administratorowi danych, który dopuścił się naruszenia, może dotyczyć również niewłaściwego zrealizowania obowiązku informacyjnego. Także tutaj niestety, szanowni państwo, nie można mieć jakby konotacji politycznych, jakkolwiek byśmy nie byli, czy za PiS-em, czy za Platformą Obywatelską, czy mówiąc ogólnie za opozycją, wszystko jedno. Tak naprawdę prawo jest prawem i obowiązuje każdego. Nie możemy zatem twierdzić, że tutaj prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bo zresztą w dalszej części tego artykułu oczywiście powołują się redaktorzy na to, że prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych to działacz PiS, związany z tą partią, związany ze strukturami warszawskimi, więc dlatego zajął się tą sprawą. Jestem pewien, że pan prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie siedział przed komputerem i nie czytał polityki i jak tylko to zobaczył, sam pobiegł od razu do pracy po godzinach i zajął się prowadzeniem postępowania administracyjnego przeciwko temuż administratorowi. Broń Boże, jestem przekonany święcie, że zwykłym trybem została zgłoszona skarga i została ona rozpatrzona. Może ze względu na ważkość osób, które się pojawiały, rzeczywiście tryb był przyspieszony, ale pamiętajmy o tym, że nie jest w żadnym miejscu ani RODO, ani ustawy o ochronie danych osobowych napisane, że dane sprawy mają się toczyć w trybie przyspieszonym, bądź też nie ma czegoś takiego. Mówi się oficjalnie, to też państwu a propos kontroli opowiadałem, czyli naszego spotkania z 20 grudnia, że tak naprawdę ten termin kontroli ma się zakończyć, czy ma trwać nie dłużej niż 30 dni, ale równie dobrze może trwać dzień albo parę godzin. Jeżeli sprawa jest prosta i szybka do załatwienia, to ewidentnie takowa była. Zatem nie szukajmy tutaj zbyt wielu doniesień czy sensacji politycznych. Prawda jest taka, że nastąpiło naruszenie, ale co ciekawsze, proszę pamiętać, że powinniśmy się również bronić przed takimi ewentualnymi sytuacjami. Dlatego też ujawnienie zapisu monitoringu wizyjnego, jeżeli takowy oczywiście w naszym podmiocie jest wykorzystywany, musi zawsze odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej chwili w jednostce. Przypominam państwu, że wniosek o udostępnienie zapisu z monitoringu wizyjnego mogą złożyć uprawnione organy i takowe oczywiście otrzymają. Natomiast nie może być sytuacji, szczególnie zwracam się tutaj do placówek oświatowych, że przychodzi rodzic i mówi, że mojemu synkowi Jasiowi kolega z klasy Kaziu zabrał kanapkę albo codziennie zabiera kanapki i je zjada. W związku z tym jest to napad rozbójniczy z wymuszeniem drugiego śniadania. I ja chcę zobaczyć na nagraniu, czy rzeczywiście Kaziu kradnie tą kanapkę i ja chcę to złożyć, to takie doniesienie do prokuratury.
Szanowni Państwo, nie ulegajmy takim wnioskom, nie możemy takiego zapisu monitoringu rodzicom pokazać. To jest po prostu niezgodne z prawem. Dlaczego? Ponieważ na zapisie monitoringu będą znajdowały się również inne osoby, a nie tylko Jasiu i Kaziu. Jeżeli wolą rodziców jest rzeczywiście skierowanie sprawy na drogę prawną, bardzo proszę, mogą to zrobić, natomiast wtedy już uprawniony organ, czy to policja, czy prokuratura, zwróci się do nas jako do administratora danych o zabezpieczenie tego materiału. Jeżeli zapis monitoringu, który możemy przechowywać do 3 miesięcy, w tych wszystkich podanych wcześniej przepisach szczególnych mówimy o tym zakresie 3 miesięcy przechowywania danych, tak powinniśmy, Szanowni Państwo, rzeczywiście postępować. Nawet jeżeli nie mamy przepisu szczególnego, a tylko naszą podstawą przetwarzania czy wykorzystania monitoringu będzie artykuł 6 ustęp 1 litera F RODO, jak najbardziej powinniśmy wskazać ten okres przechowywania jako maksymalny 3-miesięczny. Nie powinniśmy przechowywać danych dłużej. Jeżeli zatem organ uprawniony, na przykład prokuratura, nie zwróci się do nas w tym terminie 3 miesięcy, no to trudno. To znaczy, że mogliśmy całkowicie legalnie usunąć to nagranie. Nawet jest to naszym obowiązkiem. Może się też tak zdarzyć, że akurat zapis kamery, która rejestruje w wysokiej rozdzielczości, która ze względu na ten częsty ruch zapisuje dużą ilość materiału, a nasze dyski w rejestratorze nie są zbyt pojemne, może się okazać, że ten zapis monitoringu rzeczywiście nie jest przechowywany zaledwie 7 dni czy 14 dni. I tutaj też nasi informatycy powinni doskonale wiedzieć, ile zapis danej kamery może być na rejestratorze przechowywany. Jeżeli uprawniony organ wystąpi z wnioskiem 7 dni, w ciągu 7 dni i ten zapis będziemy posiadać, to oczywiście wykonujemy zgodnie z procedurą kopię zapasową, kopię tego nagrania na płycie i stosownym protokołem przekazujemy uprawnionemu organowi. Odnotowujemy to również w systemie IDPO, to o czym powinniśmy być poinformowani, to przypominam Państwu, tak na rozgrzewkę poranną. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację, w której wniosek wpłynie po czasie i już nie mamy tego nagrania, to oczywiście taką stosowną oficjalną odpowiedź przekazujemy. Oczywiście możemy w tym momencie stanąć przed zarzutem, że celowo usunęliśmy taki zapis. Tak też może być, Szanowni Państwo. Dlatego warto byłoby, aby było jasno określone, że posiadamy dysk 1 terabajt, posiadamy 10 kamer, w związku z tym zapis monitoringu jest przechowywany przez okres, powiedzmy, tygodnia. Jeżeli natomiast określimy zbyt krótki okres przechowywania, to musimy tak ustawić nasz rejestrator, aby rzeczywiście usuwał automatycznie nagrania, które są starsze aniżeli te właśnie 7 dni. Czy macie Państwo do tego pytania jakieś dodatkowe swoje uwagi albo dodatkowe pytania? Proszę śmiało zadawać, jeżeli nie, to przechodzę do następnego. Pytanie trzecie. Może troszeczkę spóźniona odpowiedź na to pytanie. Co prawda już mamy 7 stycznia i pewnie już większość z Państwa wyrzuciła kartki świąteczne, przynajmniej te firmowe. Oczywiście przy okazji dziękujemy Państwu bardzo za złożone życzenia, które również otrzymaliśmy w taki wspaniały, tradycyjny sposób, czyli właśnie kartka świąteczna przez Pana pocztą. To jest już, można powiedzieć, zabytek historyczny. Takie kartki wysyłaliśmy kiedyś standardowo, natomiast teraz rzeczywiście przechodzimy na nowsze rozwiązania, na takie bardzo, bardzo cyfrowe. Albo przesyłamy maila z życzeniami, albo przesyłamy życzenia za pomocą mediów społecznościowych, za pomocą Facebooka, czy Twittera, czy Instagrama, czy innych social mediów. Rzeczywiście pojawiają się często pytania i nawet na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych znalazł się artykuł, który również dotyczy dokładnie tego naszego dzisiejszego pytania, czyli czy wysyłanie życzeń świątecznych jest zgodnych z RODO? I tak, i nie. Po pierwsze, musimy zwrócić uwagę, jaką formę życzeń świątecznych przybiera właśnie ta kartka. Czy to będzie kartka papierowa wysłana na adres firmy, czy adres domowy naszego kontrahenta, klienta, czy też będzie to wykorzystanie adresu mailowego, który posiadamy, czy właśnie od zwykłe korzystanie z mediów społecznościowych.
Jeżeli mówimy o tej tradycyjnej kartce pocztowej, to oczywiście możemy skorzystać z najprostszego rozwiązania, czyli uznać, że podstawą legalności przetwarzania danych w tym konkretnym celu, a jaki jest cel składania sobie życzeń? Utrzymanie dobrej relacji z klientem. I jak najbardziej chyba powinniśmy w tą stronę iść. To jest oczywiście artykuł 6, ustęp 1, litera F. Przypominam Państwu, to jest, który brzmi, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawda? I tu jak najbardziej w tym miejscu możemy rzeczywiście te właściwe i dobre relacje mające na celu utrzymanie klienta w naszym rozumieniu jako klienta aktywnego, który będzie korzystał na bieżąco z naszych usług, będzie niczym innym jak właśnie tym naszym interesem prawnym. Oczywiście warto również zwrócić uwagę na zapis kolejnego akapitu, który pojawia się po tej literze F. Odnoszący się do akapitu pierwszego litery F. Nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań. Zatem ci z Państwa, którzy reprezentują podmiot publiczny, a więc jakąkolwiek jednostkę samorządu terytorialnego, czy też placówki oświatowe, czy też inne podmioty, które realizują zadania publiczne, w tym momencie musicie Państwo zwrócić uwagę, że tutaj nam ten artykuł F zupełnie nie odpowiada. Nie możemy takiego zastosować. My realizujemy tak naprawdę jakąś konkretną ustawę. I w ramach tej swojej działalności statutowej no, nie ma czegoś takiego jak uzasadniony interes prawny. Realizujemy nasze zadania na podstawie szczególnych przepisów prawa, zatem naszego interesu prawnego tutaj nie ma. My jesteśmy, jakkolwiek by na to nie spojrzeć, wykonawcą jedynie woli ustawodawcy, czy przedłużeniem. Przepraszam, czyli przedłużeniem tak naprawdę administracji publicznej bądź samorządowej. Zatem tutaj ta akurat przesłanka nie będzie miała zastosowania. Natomiast może mieć każda inna z tych wymienionych w artykule 6. Najprostsze oczywiście do uzyskania byłaby zgoda na przetwarzanie danych osobowych również w tych celach dotyczących utrzymania kontaktu z klientem. Jeżeli oczywiście taką zgodę uzyskamy albo będziemy posiadać maila z taką zgodą, czyli w formie już nie tyle papierowej, ale w formie jakiejś elektronicznej, albo będziemy posiadali taką zgodę w formie zaznaczonego checkboxa w bazie danych, gdzie przy tym checkboxie wyrażam zgodą, będzie również odnotowana data i godzina otrzymania tej zgody, no i najlepiej byłoby, żeby był numer IP urządzenia, z którego ta zgoda została wyrażona. Żeby ktoś nam, przypominam, nie zarzucił, że sami sobie pozaznaczaliśmy te wszystkie zgody. Zatem jeżeli chodzi o kartki pocztowe wysyłane na adres korespondencyjny, taki zwykły, fizyczny siedziby przedsiębiorcy, to rzeczywiście kartki świąteczne powinniśmy wysyłać jedynie do tych klientów, którzy w cudzysłowie posiadają nasz status aktywny, czyli cały czas z nami współpracują. Jest to współpraca bieżąca i dotycząca naszych usług. Także tutaj nie byłoby żadnych problemów z przyjęciem, że ten wspaniały ludzki gest, rzeczywiście życzliwość ludzka zostanie w ten sposób tylko odebrana, a nie jako niezamówiona oferta, w której już byśmy zaczęli wchodzić w temat usług świadczonych drogą elektroniczną, bądź też kontaktowanie się z nami za pomocą urządzenia końcowego, czyli prawo telekomunikacyjne. Zatem wysłanie kartki pocztowej, zwykłą, tradycyjną pocztą, jest jednym z najlepszych rozwiązań i rzeczywiście można będzie wybrnąć z takiego założenia. Oczywiście nie róbmy tego wobec osób, wobec których nie mamy zrealizowanego obowiązku informacyjnego, bądź też w przypadku, kiedy te osoby nie są naszymi klientami, bo wówczas nawet gdybyśmy mówili tutaj o tym uzasadnionym interesie prawnym jako przesłance legalności przetwarzania danych, nie będzie miała ona zastosowania. Jeżeli chodzi natomiast o maile, to rzeczywiście możemy takie życzenia wysyłać, tym bardziej, Szanowni Państwo, i to jest też taki wybieg, który dosyć często jest stosowany. Mianowicie można wysłać maila z życzeniami, przy okazji informując o zmienionych godzinach pracy naszej firmy.
To rozwiązanie jest tylko kwestią takiego wybiegu prawnego. Powiadomienie naszego kontrahenta, klienta o zmianie godzin pracy jest niczym innym jak działaniem w trybie realizacji umowy, która nas łączy. Zatem tutaj nikt nie będzie rościł sobie pretensji, ponieważ naszą przesłanką legalności będzie artykuł 6 ust. 1 litera B, czyli działanie, a dokładnie zdanie drugie tak naprawdę tego ustępu, czyli wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. A w tym wypadku mówimy oczywiście albo o osobie prowadzącej działalność gospodarczą, albo o pracownikach reprezentujących spółki prawa handlowego czy inne podmioty. Zatem jak najbardziej można byłoby tutaj wysłać taką informację z podaniem właśnie, najczęściej jednak zdarza się, że zmieniamy godziny pracy w okresie świątecznym ze względu na dosyć liczne urlopy, które w tym czasie nasi pracownicy sobie biorą. Także to też jest rozwiązanie. Oczywiście umieszczenie życzeń na stronie internetowej, swojej stronie internetowej albo na swoich social mediach jest najbardziej taką formą bezkonfliktową. Wiadomo, że tylko osoby, które wejdą na naszą stronę, zapoznają się z tymi życzeniami, natomiast tak naprawdę z drugiej strony jest to najbardziej bezduszna metoda umieszczania życzeń, bo dotyczy tylko tych osób, które odwiedzą naszą stronę. A co z wszystkimi osobami, które ten czas spędzają z przeproszeniem, mówiąc kolokwialnie, przy garach? Czyli już nie chodzą po stronie swojego klienta, czyli po naszej stronie, a przecież nie wiedzą albo mogą nie wiedzieć, że te życzenia chcemy im złożyć. Ale jest to bezpieczna metoda, jak najbardziej do wykorzystania. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę, jak nie, przechodzę do kolejnego. Kolejne pytanie, dosyć podobne. Trzeba przyznać, że być może związane z tym okresem świątecznym. Jakie zgody należy odebrać od osoby, której dane dotyczą, jeżeli zamierzamy wykorzystać je do celów marketingowych? Motyw 47 RODO wyraźnie wskazuje, jakie są podstawy prawne przy przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. I tu jak najbardziej jest to nasz uzasadniony interes administratora. Ale pamiętajmy o tym, oczywiście o tym wyłączeniu, o którym już mówiliśmy sobie wcześniej, czyli tak naprawdę mówimy o organach publicznych. Tutaj nie ma zastosowania. Zresztą prawda jest też taka, że organy publiczne w ogóle nie wykorzystują danych osobowych do celów marketingowych. Chyba nie, nikt z nas nie zna urzędu, który wykorzystywałby albo prowadził działania marketingowe. Na przykład taka sytuacja, Urząd Skarbowy wysyła do nas życzenia albo wysyła marketing. Zapraszamy do płacenia większych podatków dobrowolnych, przekazywania różnego rodzaju subwencji na rzecz Skarbu Państwa. No wątpię, żeby ktoś z Urzędu Skarbowego wpadł na taki pomysł, na stosowanie takiej reklamy albo takiego marketingu. Także tutaj rzeczywiście słuszne jest to wyłączenie, ale pozostałe podmioty, które rzeczywiście takie działania marketingowe prowadzą, warto, żeby pamiętały w swoim zakresie, w zakresie swoich usług, swoich towarów, z aktualnymi swoimi klientami, jak najbardziej możemy te dane, które zostały zgromadzone do tych celów marketingowych, wykorzystywać. Jest to nasza podstawa prawna, bezpośrednio określona w artykule 6 ust. 1 litera F, opisana również, proszę zwrócić uwagę, w motywie 47, ale również w motywie 70. Co jest istotne i na co zawsze podkreśla ustawodawca i Urząd Ochrony Danych Osobowych? Warto zwrócić uwagę, że osoby, których dane dotyczą, których dane wykorzystujemy do celów marketingowych, a w tym wypadku do marketingu bezpośredniego, w trybie tym właśnie, przy tej przesłance legalności, przy interesie prawnym administratora, musimy tą osobę poinformować o możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. I to jest bardzo, bardzo istotne. Ten sprzeciw wyrażony może być chociażby na podstawie wniosku, który stanowi załącznik do księgi polityk, bądź też może być to sprzeciw złożony drogą mailową albo telefonicznie, jeżeli będziemy w stanie zweryfikować i potwierdzić tożsamość wnioskodawcy. To o tym tylko pamiętajmy. Dodatkowe zgody mogą być odbierane
od osób, które nie są naszymi klientami, wtedy rzeczywiście będziemy mogli tworzyć bazę danych kontaktowych do celów marketingowych osób, które nie są naszymi klientami. Wtedy rzeczywiście przesłanką legalności, czy podstawą legalności przetwarzania danych będzie jak najbardziej zgoda osoby, której dane dotyczą. Możemy również wykorzystać do celów marketingowych, to już będzie taki w cudzysłowie marketing, newsletter. Bardzo często newsletter jest wykorzystywany przez mnóstwo firm, przez większość firm, właśnie do celów marketingowych. Ten, szanowni Państwo, ten tryb newslettera, ten tryb zbierania danych osobowych jest niczym innym jak świadczeniem usługi drogą elektroniczną. Dlatego tutaj pamiętajmy, żeby o tym poinformować osoby, których dane dotyczą. Stworzyć stosowny regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz odebrać właściwą zgodę, o której mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ale również w rozporządzeniu ogólnym ochrony danych osobowych. I wtedy rzeczywiście te dane osobowe będziemy mogli wykorzystywać do celów marketingowych. I tutaj też będzie dobrym rozwiązaniem, jeżeli wskażemy, że właśnie te dane są do celów marketingowych, na przykład imię i nazwisko, tak aby automat oczywiście, ale aby ten automat, który wysyła maile, mógł w jakiś sposób personalizować wysyłane maile, żeby one były bardziej ludzkie, aniżeli automatyczne. Ale prawda jest taka, że do samego subskrybowania danych czy informacji od tego naszego usługodawcy nie potrzeba nic więcej jak sam adres mailowy. Także pamiętajmy o tym, że za każdym razem, kiedy wykorzystujemy dane do celów marketingowych, musimy po pierwsze pamiętać o tym, jakie jest źródło tych danych osobowych, skąd one pochodzą. No i tak naprawdę do jakiego celu będą wykorzystywane, czy w którym momencie powinniśmy zrealizować dodatkowy obowiązek informacyjny, jeżeli ten cel się zmienia. Tutaj też o tym oczywiście powinniśmy pamiętać, bo możemy wykorzystać dane, które zebraliśmy w innym celu, jeżeli oczywiście poinformujemy o tym osoby, których dane dotyczą, w zależności od przesłanki legalności, albo możemy oczekiwać sprzeciwu tej osoby, bądź też powinniśmy dodatkowo poprosić o na przykład zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu. Jeżeli nie ma pytań, pozwólcie Państwo, że przejdę do kolejnego pytania. Umowa powierzenia otrzymana od kontrahenta, na co uważać? Szanowni Państwo, też już o tym nieraz rozmawialiśmy, że umowy są sporządzane głównie z brakiem zachowania zasad równości stron. Niestety, prawda jest taka, że każda strona w naszych układach, typowo jeżeli chodzi o Polskę, w naszych układach biznesowych polega na tym, żeby stać się tą stroną dominującą, tą stroną, która ma więcej praw i troszeczkę może mniej obowiązków. Jeżeli chodzi o umowę powierzenia przetwarzania danych, to tak naprawdę jej zakres i odpowiedzialność stron jest wyraźnie wskazana w artykule 28. I tutaj naprawdę umowa powierzenia przetwarzania danych, nawet małym, drobnym druczkiem napisana, no 8, powiedzmy, 9, może góra 10, nie powinna zająć więcej aniżeli 3 strony. Niestety zdarzają się umowy powierzenia przetwarzania danych, które mają 12 stron. Rekordzista, którego umowę powierzenia przetwarzania danych analizowaliśmy, zawierała 25 stron. Także to jest czyste szaleństwo, to jest przerost formy nad treścią. Umowa zasadnicza to jest góra strona, dwie strony, a umowa powierzenia 12 stron. Czysty idiotyzm. Naprawdę nie powinniśmy tego robić. Umowa powierzenia jest tylko umową akcesoryjną do umowy głównej. Oczywiście musi być ona zawarta, bo taki jest obowiązek wynikający bezpośrednio z RODO. Natomiast pamiętajmy o tym, że wszystkie elementy umowy powierzenia przetwarzania danych zostały zawarte w ustępie 3 umowy artykułu 28. Wskazując, co jest dla nas najważniejsze. Przedmiot umowy powierzenia, czas trwania powierzenia, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych, kategorie osób, których dane dotyczą oraz obowiązki i prawa administratora. Tutaj pozwoliłem sobie też, nie wiem czy zamieściłem screen, chyba nie, pozwoliłem sobie, szanowni Państwo, przywołać jeden z zapisów umowy, którą ostatnio analizowaliśmy. Dotyczy tak naprawdę dokładnie takiego punktu. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu artykułu 4 punkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
itd., itd., w stosunku do danych powierzonych podmiotowi przetwarzającemu. Niby zapis prosty, nie budzący jakby większych wątpliwości, z tą drobną jakby uwagą. Akurat ten podmiot przetwarzający to jest podmiot, który świadczy usługi hostingu strony internetowej. I byłoby wszystko dobrze do czasu, gdybyśmy mogli stwierdzić, że to oświadczenie złożone przez administratora będzie niezgodne z prawem, ponieważ administrator danych nie zawsze będzie występował w tej roli administratora danych osobowych, który powierza do przetwarzania dane osobowe. To może być już sytuacja, w której my jako organizacja jesteśmy już podmiotem przetwarzającym otrzymanych danych i dalej je podpowierzamy. W tym momencie taki zapis jest niezgodny z prawem, niezgodny z prawdą, z rzeczywistością prawną, którą opisujemy. Zatem warto w takich sytuacjach od razu tego typu zapisy, przepraszam bardzo, odwykłem chyba od mówienia. Rzeczywiście warto takie zapisy usuwać już przed, już na etapie ich podpisania, a nie potem aneksowania. Oczywiście ten zapis sam w sobie nie nosi żadnych znamion niezgodności z prawem czy ryzyka, natomiast stawia nas w dziwnej sytuacji w momencie, kiedy my dalej podpowierzamy powierzone do przetwarzania dane osobowe, których nie jesteśmy, jak raz jeszcze podkreślam, administratorem, tylko podmiotem przetwarzającym. A tutaj w takiej sytuacji, w takim kontekście przetwarzania nie możemy być pewni, czy na przykład nie przetwarzamy danych osobowych powierzonych tam do przetwarzania. To jest idealny przykład akurat na naszą firmę i na utrzymywane przez nas systemy, które Państwu oferujemy. Chociażby aplikacja IDPO. Aplikacja IDPO jest niczym innym, jak platformą internetową, za pomocą której udostępniamy Państwu dane dotyczące pracowników. Mamy zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych z Państwem, w której to roli Państwo jesteście administratorem danych, a my podmiotem przetwarzającym. I mamy umowy powierzenia zawarte z naszymi dalszymi podmiotami przetwarzającymi, czyli z naszymi kontrahentami, kooperantami, którzy prowadzą nam serwis i hosting serwerów www czy bazy danych. W tym wypadku taki zapis już przez nas nie mógłby zostać zaakceptowany, ponieważ występujemy w roli podmiotu przetwarzającego. Taka ciekawostka. Na co trzeba jeszcze uważać? Szanowni Państwo, na zapisy ograniczające nam prawo do audytu i kontroli. To jest bezpośrednio uprawnienie administratora danych wynikające z artykułu 28 ust. 3 litera H. Podmiot przetwarzający udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszym artykule, to jest w artykule 28, oraz umożliwia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich. Natomiast często zapisy umów powierzenia, które otrzymujemy od naszego podmiotu przetwarzającego, naszego kontrahenta, zawierają zapisy, które jednoznacznie ograniczają nam to prawo. Bardzo często spotykam się z takimi zapisami, że kontrola może się odbyć po wcześniejszym poinformowaniu z wyprzedzeniem 21-dniowym i oczywiście każdy dzień liczy się jako dzień roboczy. 21 dni roboczych, czyli już mamy tak naprawdę miesiąc kalendarzowy. Że nie może zająć więcej czasu niż 2-3 godziny, że nie może, że albo co jeszcze gorsze, że osobie, która pracownikowi, który zostanie oddelegowany do udziału w czynnościach audytowych, musi zostać wypłacone wynagrodzenie przez administratora danych, a nie przez jego pracodawcę, który podlega temu obowiązkowi poddania się audytowi czy też inspekcji. To są zapisy, które trzeba bezpośrednio delegować z projektu przed zawarciem takiej umowy. I bardzo Państwa proszę oczywiście, aby jeżeli takie umowy do Państwa są przesyłane przez podmioty przetwarzające, przed oczywiście zawarciem umowy głównej, były do nas przesyłane do analizy. To jest właśnie ten problem. My dysponujemy dobrą umową powierzenia przetwarzania danych, dobrym projektem. Sam fakt, liczba tych umów powierzenia przetwarzania danych, które zostały zawarte, to jest ponad 1700 w chwili obecnej, wskazują na to, że rzeczywiście one są proste, zgodne z prawem i rzeczywiście odnoszą się wyłącznie do
zapisów artykułu 28, jeżeli chodzi o tą część merytoryczną. Nie potrzeba żadnych dodatkowych kwestii, żadnych dodatkowych oświadczeń, żadnych dodatkowych wymysłów, które by potem w przypadku braku klauzuli salwatoryjnej mogły spowodować, że cała umowa będzie nieważna. Zatem starajmy się, szanowni państwo, jeżeli już dochodzi do sytuacji, w której wymagane jest powierzenie przetwarzania danych albo przetwarzanie na polecenie administratora danych, żeby występować do nas oczywiście z wnioskiem o przygotowanie takiej umowy powierzenia. My ją przygotujemy i to państwo jako administrator danych powinniście przekazać taką umowę powierzenia przetwarzania danych swojemu przyszłemu podmiotowi przetwarzającemu. Natomiast w sytuacji, w której to państwo jako podmiot przetwarzający otrzymujecie od administratora danych umowę powierzenia przetwarzania danych, sytuacja powinna być analogiczna. Powinniśmy przyjąć umowę administratora danych, przeanalizować ją i jeżeli zapisy dla nas, jako dla podmiotu przetwarzającego nie są w żaden sposób niezgodne z prawem albo niekorzystne, albo ewentualnie dotyczą dodatkowych umów, dodatkowych kar umownych, to wtedy też prosimy o przesyłanie ich do zaopiniowania albo do przygotowania naszego projektu. Może się okazać, że stracimy klienta, ale w konsekwencji nie narażamy się na to ryzyko związane z niekorzystnymi zapisami umowy. Prowadzimy oczywiście, co warto znowu wspomnieć, w naszej aplikacji, w aplikacji DPO, wykaz umów powierzenia przetwarzania danych, zarówno w tych, w których to my jesteśmy administratorem danych, jak i w tych, w których jesteśmy podmiotem przetwarzającym. I znowu, co ciekawsze, szanowni państwo, staramy się odnotowywać wszystkie umowy powierzenia przetwarzania danych, które od państwa otrzymujemy. Zatem, gdyby takowe się pojawiały, to ich skany również prosimy przesyłać na nasz adres mailowy. Kolejne, przedostatnie już dzisiaj pytanie, czy numer PESEL może stanowić potwierdzenie tożsamości? Nie. Odpowiedź bardzo krótka. Szanowni państwo, kto z nas jest w stanie w głowie przeanalizować liczbę kontrolną? Wiecie państwo, że jest takowy wzór, który pozwala na stwierdzenie, czy kombinacja tych liczb stanowiących, tych cyfr stanowiących numer PESEL, czy jest właściwy, prawidłowy i czy rzeczywiście może stanowić prawdziwy PESEL. Nawet gdybyśmy byli w stanie w głowie policzyć, czy ta cyfra kontrolna weryfikuje nam ten numer PESEL, to i tak nie jesteśmy w stanie tego numeru PESEL przyporządkować do osoby fizycznej. Owszem, być może na podstawie wieku i osób urodzonych przed rokiem 2000 rzeczywiście można byłoby domniemywać, po tych oczywiście pierwszych cyfrach, że to jest osoba, która ma 100 lat albo 50 lat. Być może tak, jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi już o te dowody osobiste wydane po roku 2000, dla osób urodzonych po roku 2000, mogą już budzić lekkie problemy. Zatem sam numer PESEL nie jest dla nas żadnym potwierdzeniem tożsamości. Nie powinniśmy zatem numerów PESEL wprowadzać na klauzulę zgody do oświadczeń, które podpisujemy, ponieważ dla nas ta informacja stanowi dodatkową daną osobową, którą przetwarzamy. Pamiętajcie państwo, że numer PESEL sam sobie stanowi daną osobową. W związku z tym nie stanowi dla nas żadnego potwierdzenia tożsamości. Jeżeli natomiast mamy potwierdzić tożsamość osoby fizycznej, której mamy udzielić informacji albo przekazać kopię dokumentów w jakimś tam trybie określonych w przepisach szczególnych, to oczywiście jak najbardziej powinniśmy poprosić o okazanie dokumentu tożsamości, na podstawie którego zweryfikowana zostanie tożsamość. Przykład Poczta Polska. Odbieramy przesyłkę poleconą, pokazujemy dowód osobisty, pracownik poczty weryfikuje tożsamość, najczęściej imię, nazwisko osoby, do której jest ta przesyłka adresowana oraz zdjęcie. Co prawda z tymi zdjęciami to możemy się trochę kłócić, że w zasadzie wyglądamy tam troszeczkę inaczej, a w zasadzie wyglądamy tak na tych zdjęciach, jakbyśmy już rzeczywiście zostali przemienieni w zombie, ale być może osoby, które mają doświadczenie, są w stanie na podstawie tych zdjęć rzeczywiście potwierdzić naszą tożsamość. Ewentualnie starajmy się tak samo wytrzeszczyć, wybałuszyć, jak podczas robienia zdjęcia do dowodu osobistego i wtedy łatwiej będzie osobie potwierdzić naszą tożsamość. Ale w ten sposób jak najbardziej możemy potwierdzić tożsamość. Natomiast sam numer PESEL już nie. Także nie starajmy się dodatkowo wprowadzać numerów PESEL jako elementu potwierdzającego tożsamość. Dla nas jest to bardzo niewygodne i niepotrzebne. Kolejne pytanie. Tak,
To już ostatnie pytanie, Szanowni Państwo, o dniu dzisiejszym. Także już proszę ewentualnie przygotowywać się do zadawania pytań, już je zadawać. One oczywiście za pomocą czatu będą zbierane i potem je wyświetlę. A już ja spieszę z odpowiedzią, o co chodzi w pierwszym audycie w 2020 roku. No rozwijamy się. Szanowni Państwo, cały czas staramy się aktualizować naszą dokumentację i między innymi zauważyliście na pewno Państwo, że na samym końcu niemalże naszej księgi polityk pojawia się informacja, myślałem, że z tym zrobiłem, nie zrobiłem, przed spisem treści czy przed spisem załączników pojawia się informacja o tym, że procedury, czy wszelkie procedury, wszelkie inne dokumenty, które stanowią element ochrony danych osobowych, albo mogą wchodzić w ten system ochrony danych osobowych, które nie zostały ujęte w procedurach zawartych w księdze polityk, stanowią załączniki do niej. I rzeczywiście w kilku podmiotach doszło do takiej sytuacji, w której mamy kilkanaście już, a w jednej nawet 20 parę załączników, które stanowią element procedur ochrony danych osobowych. Ze względu na to, żeby zadośćuczynić w zasadzie rozliczalności, zmodyfikowaliśmy tak naszą aplikację DPO, aby wprowadzić nowy rejestr, nowy wykaz załączników do księgi polityk, które właśnie będą stanowiły dodatkowe procedury, chociażby regulamin monitoringu. U części z Państwa stosowana jest polityka kluczy. U większości z Państwa jest stosowany jakiś tam, powiedzmy, normatyw kancelaryjny, który również określa zasady dotyczące chociażby czasu przechowywania dokumentacji niearchiwalnej, prawda? Mamy jednolity rzeczowy wykaz akt. W tym momencie nic innego jak zarządzenie wdrażające normatyw kancelaryjny będzie dla nas tą dodatkową procedurą, dodatkowym załącznikiem do księgi polityk. Staramy się to jakby zebrać w jednym miejscu i będziemy Państwa mailowo nagabywać, aby przeanalizować, jakie to są wprowadzone dokumenty, które moglibyśmy uznać za kolejne procedury ochrony danych osobowych. Będziemy je sukcesywnie umieszczać w tym wykazie, tak abyście Państwo mieli dostęp w aplikacji DPO do tych właśnie dodatkowych polityk. O tyle to jest fajne, że będziemy mogli oczywiście aktualizować, dlatego mamy jakby w aplikacji podane, podane daty obowiązywania, czyli mamy datę rozpoczęcia obowiązywania i datę zakończenia obowiązywania, dzięki czemu nie musimy usuwać starych wpisów, tylko będziemy po prostu dokładali nowe. Za każdym razem w związku z tym będziemy wiedzieli, czy na przykład rozporządzenie wdrażające regulamin monitoringu jest aktualne, z którym się w tej chwili zapoznajemy, czy też mamy jakiś aneks do tego rozporządzenia, do zarządzenia, czy zostało wydane nowe zarządzenie. Dlatego myślę, że to jest o tyle warte uwagi w przypadku ewentualnych kontroli, nie tyle może nawet naszego organu nadzorczego, ale w przypadku kontroli jednostek nadrzędnych albo kontroli na przykład nie urzędu, tylko Państwowej Inspekcji Pracy. W zakresie zatrudnienia też również będziemy mogli pokazać, że posiadamy regulamin monitoringu i w związku z tym, wiedząc o tym, że mamy regulamin monitoringu, tam mamy wpisany obowiązek poinformowania nowych pracowników o stosowaniu monitoringu, zapoznania ich na piśmie z tymi zasadami, których mowa wyraźnie w kodeksie pracy. Wydaje nam się, że to jest dobre rozwiązanie, staramy się jakby cały czas temat rozwijać. Oczywiście powoli zaczniemy też prowadzić już w pierwszym kwartale 2020 roku analizy ryzyka w poszczególnych kontekstach przetwarzania. Także będziemy również prosić Państwa o wypełnianie tych kwestionariuszy analizy ryzyka, tak aby zobaczyć, jak Państwo odnajdujecie się i odnosicie się do zagrożenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, a my jakby ze swojej strony będziemy potem te arkusze analizy ryzyka wprowadzać do systemu, tak aby administrator danych widział na bieżąco, jakie zagrożenia czyhają na te nasze bezpieczeństwo ochrony danych osobowych i ewentualnie jakie czynności możemy podejmować w związku z próbą ograniczenia tego ryzyka inherentnego. Jak zwykle, Szanowni Państwo, jak nie ma w dniu dzisiejszym dodatkowych pytań, jak zwykle zapraszam do ich zadawania, do przesłania pytań na nasz adres
mailowy albo do zgłaszania ich za pomocą naszej infolinii. Cały czas czekamy również na zgłoszenia kierowane za pomocą punktu kontaktowego. W dniu dzisiejszym to rzeczywiście już wszystko. Czas nam się praktycznie już kończy, także czekam na pytania. Jeżeli pytań nie będzie, to oczywiście proszę jak zwykle później zadawać. Postaram się dołączyć, o ile będą bardzo pilne, to jak najszybciej na nie odpowiem, ale oczywiście w ramach naszych spotkań postaram się je również omówić na naszym forum webinaryjnym. Nie ma pytań, trudno się mówi, albo z jednej strony cieszę się, że, znaczy ja liczę oczywiście na to, że wyjaśnimy mi na tyle dobrze te pytania, które się pojawiły, że nie ma tych dodatkowych pytań. Zawsze tak sobie to tłumaczę, żeby było bardziej optymistycznie. Wiem też, że ten początek roku po tak fantastycznym okresie świątecznym na pewno jest trudny, długi i ten rozruch jest męczący. Zatem życzę Państwu wszystkiego dobrego i raz jeszcze wszystkiego najlepszego w 2020 roku. Miłego dnia. Pozdrawiam, do widzenia.